Oglądacie Onet Rano, drodzy szanowni widzowie. A już teraz łączymy się z genialnym aktorem, reżyserem Andrzejem Sewerynem, dyrektorem Teatru Polskiego. Czy mnie słychać? Tak, ja słyszę pana, panie redaktorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Ja bardzo lubię, kiedy moja praca jest dostrzegana i szanowana, ale są przymiotniki, które czynią, że się uśmiecham trochę. Co słychać w teatrze, panie Andrzeju? Epidemia wywróciła ten świat kultury do góry nogami i powoli zaczyna to wracać do normy, ale chyba bardzo powoli. Ja nie mam informacji z wielu miejsc w Polsce, dlatego wolę mówić o nas, o Teatrze Polskim. Myśmy rozpoczęli próby na początku sierpnia Trzech Wysokich Kobiet Olbiego w reżyserii Maksymiliana Rogackiego i dzisiaj gramy Marlenę, przedstawienie o życiu Marleny Dietrich. Podjąłem decyzję, żeby te przedstawienia z małej sceny były grane na dużej scenie i zobaczymy, jak odpowie publiczność na ten nasz program. W przyszłym tygodniu gramy dwa razy również przedstawienie Onych, no i tak dalej. No, zaczynamy. Ale nie będę ukrywał, no to nie jest proste. Tak jak inne teatry, zderzamy się z sytuacją pandemii, która nie ułatwia widzom kontaktu z teatrem, z żywym teatrem. Działalność nasza online jest działalnością intensywną, ale ona nigdy nie zastąpi żywego, prawdziwego teatru. Ale i tak my, Teatr Polski, jesteśmy w bardzo uprzywilejowanej sytuacji w porównaniu z koleżankami, kolegami, którzy nie są na etatach, a którzy są, jak mówiłem od kilku miesięcy, solą ziemi teatru w Polsce. Mam na myśli aktorów, reżyserów, scenografów, kompozytorów, osoby, które oświetlają przedstawienia, charakteryzatorki, charakteryzatorzy, kostiumologowie, kostiumolożki i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie są bez pracy. Ci ludzie są bez pracy. Tak mniej więcej wygląda w tej chwili sytuacja teatru. To nie jest łatwa sytuacja również dla władz. Panie dyrektorze, czy oni wrócą do pracy, bo ja rozumiem, że jak ktoś przez kilka miesięcy tej pracy nie ma i nie zarabia, to może poszukać sobie jakiegoś nowego zawodu, przebranżowić się. W pewnym sensie mam nadzieję, że koleżanki, koledzy mogli, przepraszam za wyrażenie, coś znaleźć w międzyczasie, ale jestem przekonany, że wrócą, jeśli tylko taka możliwość będzie, do teatru, ponieważ są, tak jak mówię, po pierwsze solą ziemi tego teatru, ale kochają ten zawód, kochają to miejsce, są naprawdę temu miejscu, tym miejscom oddani i nie wyobrażam sobie, żeby scenograf przestał pracować w teatrze, jeśli tylko taka możliwość się pojawi. Z pańskiego punktu widzenia, dyrektora teatru, co jest najtrudniejsze, jeśli chodzi o logistykę, o funkcjonowanie teatru w czasie epidemii teraz? Fakt, że widzowie się boją oraz fakt, że nie mogę grać przedstawień tak zwanych wielkich produkcji, przedstawień wieloosobowych z powodów właśnie koronawirusa. I po trzecie, że mogę grać tylko dla 50% widzów na widowni, a to zmniejsza dochody teatru w bardzo znaczący sposób. Nasz teatr stracił 1 200 000 złotych już, a do końca roku straci około 2 milionów. Rekompensaty rząd przewiduje? No, wszyscy o tym wiemy i tak jak powiedziałem, sytuacja rządzących w tej sprawie nie jest prosta, dlatego że
wszystko to dzieje się również w czasie. My nie wiemy, co się będzie działo za 2 miesiące, za 3 miesiące. Ja nie wiem, jaki jest stan budżetu Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Kultury, jakie są ich możliwości, a zakładam, że intencją moich organizatorów, dlatego że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Ministerstwo Kultury są moimi organizatorami, że te intencje są bardzo dobre, pozytywne, że oni dostrzegają wagę naszego teatru i innych teatrów w innych miejscach Polski. No, zobaczymy. Mówią, że doceniają, ale gdy przychodzi co do czego, jeśli chodzi o fundusze, to z tym w przypadku kultury bywa różnie, bo zawsze jest coś ważniejszego od kultury. Niestety, mówię to z żalem. Wspomniał pan o widzach, którzy się obawiają. Czy do pana bezpośrednio też docierają takie właśnie sygnały, maile od widzów, którzy piszą, że chcieliby przyjść, już się nie mogą doczekać, ale się boją? Nie, wiadomości bezpośrednio do mnie nie docierają, natomiast cyfry, zresztą z całej Polski mam informacje dotyczące cyfr, oczywiście niepełne, ale wiem, że widownie nie są pełne w teatrach w Polsce. I to są dowody tej obawy. Oczywiście można też powiedzieć, że to są jeszcze wakacje, że rozpoczynamy, że widz musi się przyzwyczaić. Myśmy zrobili taki film, nagraliśmy film, który jest do zobaczenia na naszej stronie, w którym biorą udział aktorzy Teatru Polskiego i pokazujemy wszystkie środki, które przedsięwzięliśmy, ażeby żeby zabezpieczyć widza u nas w teatrze przed wirusem COVID-19. I mam nadzieję, że ten film również odegra swoją rolę i że widzów będzie jeszcze więcej. A nie obawia się pan takiej sytuacji, ponieważ ta epidemia spowodowała, że przez jakiś czas na początku byliśmy niemal zamknięci w domach i wciąż to życie takie społeczne nie wróciło w pełni do normy. I rekompensujemy sobie brak obcowania choćby z teatrem, oglądając w internecie przedstawienia, te wszelkie portale streamingowe, ale też teatry udostępniają rozmaite swoje spektakle, które można oglądać poprzez internet. I to wszystko wspaniale, tylko czy to nie odzwyczaja widzów od teatru jeszcze dodatkowo? Nie, wydaje mi się, że nie. Wie pan, w historii teatru światowego były okresy, kiedy teatry były po prostu pozamykane. Proszę sobie przypomnieć XVII wiek i zamknięte teatry w Londynie, prawda? Czy w czasie działań wojennych i tak dalej, w tym czy w innym okresie. Nie, tego się nie boję. Ja boję się czasu. Ja nie wiem, kiedy my wreszcie będziemy mogli wrócić do normalnej eksploatacji, do normalnej pracy. Tego się boję. Pandemia, epidemia to także przesunięte premiery filmowe, kinowe. Już wkrótce będzie premiera filmu z pana udziałem. Zieja. Tak, premiera miała miejsce już kilka miesięcy temu, natomiast rzeczywiście był pokaz w Warszawie filmu, wczoraj w Krakowie dla publiczności, a dzisiaj Zieja wchodzi na ekrany. To bardzo piękny film, bardzo szlachetny i myślę, że ważny, pokazujący księdza Zieję, prawdziwego chrześcijanina, do bólu dobrego, odważnego, kochającego ludzi, rozmawiającego ze wszystkimi, od Bolesława Piaseckiego po członków biura politycznego PZPR-u, mówiącym o tym, że kochać trzeba nawet tego, który cię skrzywdził, człowieka, dla którego granice między państwami nie istniały w czasach jego młodości, kiedy wybrał się bez paszportu do Watykanu na piechotę,
człowieka, który uważał, że członkowie Komitetu Obrony Robotników działają w imię Ewangelii i dlatego również został członkiem tego komitetu. Człowiekiem, który potrafił krytycznie patrzeć na to, co dzieje się w samym Kościele, który mówił, że prawda jest ponad Kościołem i że prawda uleczy Kościół. Taka postać dzisiaj w sferze publicznej naszej to ważne wydarzenie. Oby widzowie jednak przestali się bać i poszli obejrzeć ten film. Bardzo bym tego chciał. Tak sobie słucham i brakuje takich postaw dzisiaj w Kościele, ale też w życiu publicznym. Wie pan, z taką nie tyle z satysfakcją, z ogromną uwagą słuchałem słów profesora Króla, który mówił o świecie dzisiaj, kilka dni temu w TVN24. Tak, jesteśmy pewnie na końcu jakiejś epoki i czeka nas pewnie jakaś wielka zmiana, pewnie niegwałtowna. Tak, no, coś się dzieje, czego zresztą nie do końca potrafimy zrozumieć. Wie pan, mądrzy ludzie nie byli w stanie przewidzieć tego, co dzieje się dzisiaj w naszym kraju. Więc cóż ja mogę powiedzieć na temat tego, co będzie za 5, za 10 lat u mnie w ojczyźnie. Profesor Król, skoro już pan wspomniał w tym wywiadzie, powiedział, że właściwie całą klasę polityczną obecną należałoby odesłać na śmietnik historii. Pan się zgadza z tak postawioną tezą? Wie pan, ja jestem mrówką, wie pan. Jak ja mogę komentować słowa tak mądrego człowieka? Potraktuję to jako unik. Proszę bardzo. To skoro takich troszkę zeszło się nam na cięższe tematy, Jan Peszek nie tak dawno, kilka dni temu w wywiadzie dla Onet Kultura powiedział, że traktuje osoby, które współpracują z TVP Jacka Kurskiego jak zdrajców, że to jest współpraca z reżimem. Słyszał pan o tej wypowiedzi? Jak pan ją skomentuje? Nie słyszałem tej odpowiedzi. Widzi pan, po pierwsze szanuję Janka jako artystę i obywatela, żeby to było jasne. Ja skomentuję to w sposób następujący. Ja doskonale rozumiem Jana, wiem z jakiego powodu tak mu na duszy, ale co dalej? To znaczy, my stwierdzamy, że pada deszcz i to jest dla nas piekielnie ważne. Ja chciałbym zrozumieć, co dalej, kiedy redaktor Żakowski komentuje wywiad premiera Tuska w Polityce i mówi, że to jeden z najsmutniejszych tekstów ostatnich lat, ponieważ nie ma w nim odpowiedzi na problemy społeczne, na to, co się naprawdę dzieje w społeczeństwie, to mnie to przekonuje. Ja artykułu nie czytałem, więc nie mówię o samym artykule, tylko mówię o pewnej trosce o to, co dalej. Ale uważa pan, że Jan Peszek... Wie pan, pan jest dziennikarzem, którego zadaniem jest
jakby to powiedzieć, no próba opisu rzeczywistości, prawda? Pan rozmawia ze mną po to również, żebyśmy się dogadywali w sprawach kultury, teatru i tak dalej, żebym przekazał pewne informacje społeczeństwu, prawda? I tu zgoda, prawda? Natomiast dla mnie jest problemem, co dalej? To znaczy, co, że wojna? Że wojna, no nie mówię oczywiście o wojnie zbrojnej, prawda, o prawdziwej wojnie, tylko że co, że nastąpi zmiana ekipy władzy i co, będziemy teraz wszystkich wyrzucali, wkładali swoich na te miejsca i tak dalej, oczywiście trzeba mówić o wartościach, które są dzisiaj szargane, o braku tolerancji, o gwałtowności społeczeństwa, o nienawiści. No, oczywiste, prawda? Tylko co z tym zrobić? Mówimy o problemach LGBTQ, naturalnie. Ja się w tej sprawie wypowiedziałem z dyrektorem Majcherkiem. Myśmy opublikowali oświadczenie, ale ja myślę, że tutaj jest potrzebna ciężka praca. Ja wolę film pod tytułem Filadelfia niż działania ACT UP w Paryżu, którzy wbiegali, bo to było dawno, prawda, do studiów telewizyjnych i rozbijają audycje telewizyjne. Nasze społeczeństwo ma swoją historię i nie można abstrahować od tej historii. My jesteśmy w określonym miejscu, że się tak wyrażę, rozwoju społecznego, politycznego, ekonomicznego i z tym trzeba coś robić. No. Ciężka robota nas wszystkich czeka, jeżeli mamy ochotę poprawić sytuację w mojej ojczyźnie. Czy w takim razie Jan Peszek za ostro wyraził swoją ocenę? To nie jest moja ocena. To nie jest moja opinia. Tylko tyle mogę powiedzieć. A dobrze, pan, to zapytam inaczej. Pan, czy gdyby pan, zadzwonił... Słowo, przepraszam bardzo. Wie pan, słowo zdrajca, jeżeli Janek użył tego słowa, jest słowem bardzo, bardzo mocnym. Nie chcę używać języka, który czasami słyszę na trybunie sejmowej, prawda? Takie słowa przecież z trybuny padały w ostatnich latach. No dobrze, a czy gdyby do pana zadzwonił dzisiaj Jacek Kurski z propozycją zrobienia spektaklu dla telewizji państwowej, to pan by podjął się takiej produkcji? Nie, oczywiście, że nie. Dlaczego? Dlatego, że nie chciałbym swoim nazwiskiem popierać, nie wiem, jak to, brakuje mi czasownika w tej chwili, tego, co robi prezes Kurski w telewizji publicznej, tak zwanej. Tak zwanej, bo ona już publiczną chyba nie jest. Wydaje mi się, że jest telewizją przede wszystkim reprezentującą interesy rządzących. Tak jest. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, choć tak mało optymistycznie ją kończymy, ale mam nadzieję, że sezon teatralny się rozkręci, teatry odżyją, wszyscy ludzie związani z teatrem poczują ulgę, czego panu, panie dyrektorze, serdecznie i z serca życzę, trzymając kciuki za Teatr Polski i w ogóle za wszystkie teatry w naszym kraju. Dziękuję. A ja panu bardzo serdecznie dziękuję za filmy, które pan robi, które odgrywają ogromną rolę w budowaniu świadomości społecznej, historycznej moich rodaków. Bardzo panu dziękuję. Bardzo panu dziękuję za te gratulacje dla mnie i podziękowania. Miłego dnia i miłego weekendu.